Decyzja co do sprzedaży ziemi należącej do majątku gminy leży w Pana kompetencjach. Zainteresowanie zakupem około 7 hektarów pod Piękną Górą byli Państwo Rodziewiczowie. Czy podjął już Pan decyzję odnośnie przetargu, czy nie będzie jednak tej sprzedaży? Sprzedaż części ziemi na Pięknej Górze urasta do jakiegoś mitu. Niektórzy twierdzą, że Piękna Góra jest święta, że tam powinna po wsze czasy nic się nie dziać i ona powinna być w dziewiczej formie. Ja nie rozumiem tej postawy, szczerze mówiąc, bo święta jest zwykle, święta zwykle nie żyje. Więc można doprowadzić do tego, żeby Piękna Góra była święta, tylko przedtem musiałby zdechnąć, przepraszam za wyrażenie. I byli tacy radni w poprzedniej kadencji i są tacy mieszkańcy obecnie w Gołdapi, którzy mówią, że na Pięknej Górze nic się nie powinno dziać, tylko ona powinna być ich zdaniem święta, nie wiem dlaczego. Piękna Góra jest jednym ze wzgórz morenowych z trzeciego, niektórzy mówią czwartego zlodowacenia. Mamy całe pasmo szerskich wzgórz, nienaruszony, chwała Bogu, krajobraz, ekosystem, mamy Puszczę Ronicką, mamy Puszczę Borecką, mamy tak dużo tych walorów przyrodniczych, że zagospodarowanie Pięknej Góry i przyciąganie turystów dzięki atrakcjom, które tam mogą powstać, dla mnie nie stanowi żadnego problemu, że tak wyrażę, ideologicznego. Jeśli trzeba będzie niewielkie skrawki, niewielkie, powtarzam, skrawki ziemi sprzedać po to, żeby na przykład powstała stadnina, czy po to, żeby powstał park linowy, który dodatkowo atrakcyjny teren, a przypomnę, że właściciele Pięknej Góry moim zdaniem w sposób znakomity ją rozwijają, dzięki czemu korzysta z tego cała Gołdap i wielu turystów i narciarzy z tego korzysta. Jeśli gmina dysponuje 100 hektarami ziemi, jeśli trzeba byłoby ogłosić przetarg na 2, 2,5 czy 3 hektara, i jeśli byłoby takie zastrzeżenie, że nie wolno będzie nowemu właścicielowi dzielić tego na działki i sprzedawać jako działki budowlane, to ja nie mam żadnych oporów, żeby do takiego przetargu dopuścić. Co więcej, jestem nawet tego zwolennikiem, bo uważam, że przedsiębiorcom, w szczególności przedsiębiorcom gołdapskim, trzeba pod tym względem pomagać, a nikt normalny nie będzie inwestował na nie swojej ziemi. To tyle, co mam do powiedzenia na ten temat. Gmina Gołdap zarobiła niezłe pieniądze na Pięknej Górze, na jej prywatyzacji i zarabia nadal. I mieszkańcy gminy Gołdap, czy część mieszkańców gminy Gołdap powinna się cieszyć, że Piękna Góra funkcjonuje. Dla mnie sprzedaż 2 czy 3 hektarów ze 100 hektarów nie stanowi żadnego problemu. Czym innym byłoby, gdyby ktoś wyskoczył z propozycją sprzedaży całej Pięknej Góry. Mimo całego mojego liberalnego podejścia, tutaj podzielam pogląd niemałej części gołdapian, że Piękna Góra jako taka powinna pozostać w rękach lokalnego społeczeństwa, czyli samorządu gminy. Czyli to oznacza, że decyzja jeszcze nie zapadła? Decyzja nie zapadła, nie ma jeszcze wyceny. Jest zlecona wycena. Zobaczymy, co z tej wyceny wyniknie. Po wycenie skonsultujemy to ponownie z Radą Miejską. Decyzja formalnie należy do mnie. Natomiast w tak strategicznych sprawach zawsze konsultuję się z Radą Miejską i zwykle po dłuższych dyskusjach dochodzimy do jakiegoś wspólnego, uśrednionego poglądu.